człowiek od zadań specjalnych. Nie przejdziesz. Zimna? Coś jakby było. No lepiej się nie przylepić. A co to jest? Co to to? No pokaż co masz. Sam bym chciał wiedzieć. Ciężar jest. Boże. Jakie pusto. Jakie pusto. Skupienie. Masz coś? Jakie pusto, panie. Stare rzeczy. Odkryłem złoże. Przeszurałem magnesem, wiesz co, dno ruszyłem. A, myślałem, że arsenik będzie. No nie mów, jakieś pręciki są. Czyżby znowu coś? Ty zobacz jaki tu cięty. Patrz. 25. Ja pierdyka, zobacz. Całego takiego mogliby tam zgubić. Konstrukcja niezła, co? Gdzie mi się tu zaczepiasz? No, chciałbyś rzucić? Tylko nie traf mnie w kolano. Co masz? Idę. Lecę pędzę. Pokaż. O kurde. Tam coś mi podkleje. Patrzcie no. O. Gdzieś bomba. Super. Zajmuję, zajmuję. Ty masz szczęście do tych gadżetów wędkarskich. Bo ten magnes nic innego nie łapie. Ale zobacz jaki piękny jest. Super. Będziesz miała na obiad. I co, złapałeś się? No i tak musimy iść na drugą. Zaczep. Mówię ci, że tam jest szyna. Niechybnie wycieczka na drugą stronę mostu. Albo urwę, albo wyciągnę. Zwijam magnes, bo tam niestety jest zaczep. Trzeba iść na drugą stronę mostu. Ale żeby iść na drugą stronę mostu, to najpierw trzeba tą linkę złapać. O, jaki on jest ciężki. A gdzie ty tam idziesz? Ty. A kto dowiąże linkę? Rzucisz mi do góry. Tym? No. No dobra. Dobra. Może dorzucę. Będę tym rzucał. A ty już jesteś tam? Tylko gorzej jak to wpadnie. Dobra, dowiążę linkę. Uwaga! No i rzuciłem. Tak łapiesz.
No nie mam pytań. Patrzcie na to. Jest, uratowałem. Jeszcze raz? To muszę wyciągnąć trochę linki z wody. Uwaga. Podejście numer dwa. Uwaga, ta, gdzie tam? Wiecie, bo ja muszę trzymać tą linkę, bo mi ucieknie. Bo prąd ciągnie. Dobra, nie da się tym rzucić, bo to jest za lekkie. Marcin idzie po mój magnes. Dowiążemy linkę mojego magnesu. Do tego wciągniemy to na górę. Idziemy na drugą stronę. A jak już idzie, to ja też idę. Dobra, teraz idzie z linką. Idę do ciebie. Dobra, jesteśmy na drugiej stronie. Jesteś? Jest. A gdzie masz linkę? A, tak sobie przeszedł. Przewód wystaje. Z tej strony, pamiętam, to były te szyny. A, linka jest tu. Dobra. No to macamy z tej strony. A, magnes już wyszedł. Super. Tuś, pomachaj. Rzucamy z tej strony. Nie wiem, czy wy będziecie to widzieć, ale tam jest drzewo. I to jest nasz zaczep. A może byś Marcin linkę rozwinął? No jak już jestem, to obadam. Patrz. I cyk, blaszka i pręcik. Możesz ty się odklej. Tu gdzieś jeszcze coś widziałem. Ale teraz mi zginęło z oczu. Taki złomik na oko. Mała. Jakby coś chciało być, ale... Ale jest czysto. No to trzeba obadać z tej strony, co tu się zaczepiało. O, tu po czymś idzie już, patrz. No już tam coś jest, patrz. Ale to nie idzie. Jak nie idzie? Kamień, podkładka, tu kamień. Gdzie mamy wiaderka? Mamy wiaderko? Super.
Tam ptyś? No i coś jakby chciało iść. Coś chyba jest. To jest klin. No. O człowieku, to jest kawał żelastwa. Kamień. Ale tu mi jeszcze coś przyłapało przy całym brzegu. Przy samym brzegu coś tu chciało być. O, tu. Ja to pamiętam, jak tu było głęboko i tutaj wyciągaliśmy te szyny. Weźcie sobie, zobaczcie, tutaj wam gdzieś teraz lata ten stary odcinek. Wtedy to było Eldorado. A tu to jest głęboko. No, ryzykujemy. Kamienie kamieniami, ale według... Dobra, jednak nie. Chyba się urwało. Jeszcze raz. Tam był ewidentny złomik. Ale chyba on siedzi w dnie. Ślizga się. No szkur. De Larsen. Larsenik. Dziękuję. O, żeż ty. O, żeż ty. Co to, siły nie miałeś wczoraj? No nie mogę modelować. U mnie bida, Marcin. U mnie coś jakby. Tylko żeby się nie przykleiło. No coś jest. No tak. Literka T? To nie jest kawałek szyny jakiejś taki? Tak jakby, nie? Obcięta szyna. Nie. Nie wiem. Złom. Ty nie wiesz, ja nie wiem. Nikt nie wie. Złom. Ej, bo ja nie nadążam, ty. W samym brzegu. Super. Najlepsze jest to, że stamtąd rzucałem tu i wyciągałem, a stąd tu nie mogę. Nie ogarniam, nie? Patrzcie, pod samymi nogami, tylko żebym się teraz nie złapał. Prawie, że na oko. No tam jest drzewo. No, tam jest drzewo. Nic. Znowu? Coś jest. Coś jest. Coś od czegoś i śruba. Ucięta. A ja tu nic nie mogę wyciągnąć. To wyciągnąłem i bida. A jednak pręcik. Dobra zbrojeniówka nie jest zła.
Tu się czepiało. Żeby nie było, ja też mam zaczep. O, dobra, poszło. Jednak trzeba w drugim kierunku ciągnąć. A zobacz, tam jest takie kamieniste dno w dół. To się wcale nie dziwię. I pucha. Zwijam i lecę z powrotem na tamtą stronę, bo tu to nic nie wychodzi. Nie ogarniam, stamtąd jak rzucam, to wychodzi, a stąd nie wychodzi. Zabieram znajdki, magnes. I widzimy się po drugiej stronie. O tam. Patrzcie go, no na oko. Spinkę masz? O, no. Płytkę jakąś. To jest chyba od szyny od skręcania, wiesz? Oczywiście, patrzcie, no złom na oko. O, weź to wyciągnij. O matko. O, tu pręt wystaje, proszę. To jest jakaś grubsza sprawa. Z betoniuszem będzie. O, tu nie do ruszenia jest. O, patrz, zapomnij. Nie ma opcji. Nie. Zostawią takie rzeczy. Nie ma kątówki. No nie ma. Dobra, jesteśmy na drugiej stronie. Natalka wszystko ładnie poznosiła w jedno miejsce. Jeszcze idziemy sprawdzić reksiem złom na oko. Mówiłem, że trzeba się przejść. Gwóźdź kolejowy. Opowiem wam, że ja myślę, że tu wszędzie to jest złom, tylko jest przysypany. Jeszcze tu w tych szuwarach trzeba pochodzić. Może gdzieś tutaj coś leży. Na bank to jest zakopany złom. Patrzcie na to. Na oko. No i w tej chwili właśnie uświadomiłem sobie, że na pewno leży tutaj złom pod. Ale trzeba było mieć elektromagnes, a nie magnes. Trochę złomu na oko też będzie. O, widzicie? Tu, proszę bardzo, jakiś zrzucik. Czyli złom jest zostawiony i przysypany. Masakra. Auto zapakowane. Tamto wiadro już nie będę wam tego podnosił, jest pełne. Tutaj jeszcze dopakowaliśmy prętami zbrojeniowymi, które wystawały. Także praktycznie dwa wiadra pełne. I u Marcina. U ciebie ile? Pełne. Pełne wiadro. I u Marcina pełne wiadro, dozbierał puszek jeszcze. Także wypad chyba udany, nie? Bardzo udany. Bardzo udany wypad. Trochę z wody, trochę na oko. Trochę na oko i myślę, że kończymy przygodę z tym miejscem. No bo co, w wodzie już praktycznie nic nie ma, nic nie wychodzi tutaj na oko, nie wiem. Może jeszcze z raz tu kiedyś przyjedziemy, a tak poza tym niech popada, niech wymyje. Tak, niech popada, niech wymyje. Ogólnie jest dobrze, my jesteśmy zadowoleni. Pozdrawiamy was serdecznie, dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Siemandero. Cześć.